Na sali gimnastycznej w Bulowicach 5 marca odbyły się zawody mini piłki ręcznej dziewcząt. W rozgrywkach wystartowały cztery drużyny. ZSP Witkowice, ZSG nr 1 w Kętach, ZSG Bielany oraz ZSP Bulowice. Turniej rozegrany został w systemie każdy z każdym. W tabeli końcowej na pierwszym miejscu z 6 punktami uplasowała się drużyna ZSG nr 1 w Kętach. Zwycięzca awansuje do zawodów powiatowych, które odbędą się 13 marca w Chełmku. No, piłka ręczna, tak jak każda dyscyplina, ma swoją specyfikę. No, jest to gra twarda, nie brutalna, ale twarda. No i to też odróżniają od niektórych dyscyplin. W czwartek 6 marca na sali w Bulowicach rywalizowali w mini piłce ręcznej chłopcy. W zawodach wystartowało 6 drużyn. ZSP Bulowice, ZSG nr 1 i 2 w Kętach, ZSP Witkowice, ZSP Malec oraz ZSG Bielany. To jest głównie chłopcy 4., 6. postałówki, ponieważ tych mniejszych nie ma sensu, wiadomo, na takie zawody brać. Są rozlosowani w 2 grupach rozgrywkowych po 3 drużyny, grają w grupach każdy z każdym i wygrany z tych grup grają między sobą o wyjście dalej i reprezentowanie naszej gminy w zawodach powiatowych. Wśród chłopców najlepsi okazali się zawodnicy ZSG nr 1 w Kętach.